Zobaczcie. To jest młoda para. I ta młoda para jest już według naszego państwa małżeństwem. Chcielibyśmy was puścić i błogosławić was tak, jak będziemy potrafili to robić. Nie czujcie się skrępowani. Mam dla was coś. Ekstra. Ekstra. Chcielibyśmy, żebyście się rozluźnili podczas tej piosenki. My też się postaramy rozluźnić. To jest prezent. To jest prezent. Kościoła. Tak. Myśmy poprosili, żebyście stanęli troszkę tak. Yeah.
kawalera i każdą pannę tu w kościele. Po prostu. Każdy kawaler, każda panna po prostu jesteście skazani na małżeństwo, także... Kochani, ja wiem, że mieliście w zeszłym tygodniu przed naszym obecnym państwem obietnicę i chciałem, żebyśmy dzisiaj mogli ją powtórzyć przed Kościołem. Żebyście mieli świadków bardzo dużo. Zgadzacie się? Robert, czy ty decydujesz się, żeby z tą zacną Izabelą spędzić resztę życia? Tak, oczywiście. Czy obiecujesz dbać o nią? Obiecuję. Czy będziesz ją zawsze kochał? Zawsze. Cokolwiek by się działo? Cokolwiek by się działo. Będziesz jej bronił? Będę jej bronił. I będziesz zawsze przy niej? Będę zawsze przy niej. Amen. 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 Iza. Czy decydujesz się być z Robertem do końca życia? Decyduję się. Czy będziesz go zawsze kochać? Zawsze będę go kochać. Czy będziesz go zawsze wspierać? Zawsze będę go wspierać. Czy będziesz przy nim? Będę przy nim. Nawet wtedy, kiedy będzie trudno? Nawet wtedy, kiedy będzie trudno. Zwyciężycie razem? Zwyciężymy razem. Amen. Amen. To jest deklaracja wiary. Deklaracja wiary. Ojcze, my modlimy się teraz o to małżeństwo. Ojcze, dziękujemy Tobie za Roberta i za Izę. Dziękujemy Ci za to, że to Ty ich znalazłeś, to Ty ich powołałeś, to Ty doprowadziłeś do tego, że poznali Ciebie, wzbudziłeś w nich wiarę, Twoje potężne imię. Ty wypełniłeś ich Twoim świętym duchem i też sprawiłeś, że pokochali siebie nawzajem, że znaleźli siebie tutaj na ziemi. Ojcze, my modlimy się teraz o nich. I my autorytetem Kościoła w imieniu Jezusa ustanawiamy, że to małżeństwo będzie szczęśliwe, że przejdzie zwycięsko każdy problem, że będzie zawsze zasobne finansowo, że będą mieli dzieci, że ich dzieci będą zawsze zdrowe, że ich dzieci będą błogosławieństwem dla nich, że nie będzie nigdy żadnej porażki w życiu ich dzieci. Ojcze, ustanawiamy też, że ich życie będzie wzorcem dla innych ludzi, że miłość płynąca z ich serc do siebie nawzajem będzie tak duża, że będzie widoczna dla innych, że świat będzie im tego zazdrościł. Ojcze, ustanawiamy też, że oni jako małżeństwo będą służyli Tobie w mocy Twojego Świętego Ducha. Ojcze, my chcemy, aby to małżeństwo było wzorcem, żeby było Twoim narzędziem. I my autorytetem Kościoła to potwierdzamy. Nakładamy krew Jezusa na to małżeństwo. Ogłaszamy, że zły nie dotknie tego małżeństwa. Ustanawiamy ochronę Bożych aniołów w każdej dziedzinie ich życia. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy ich relacje, błogosławimy ich życie seksualne. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że nie panuje nad nimi żaden człowiek. Odcinamy wszelką zależność od ludzi, którzy są wokół nich i którzy w jakikolwiek sposób uzurpowaliby sobie władzę nad ich życiem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Podziękujmy za nich Bogu. Dzięki, że mogę was znać, że mogę po prostu być z wami blisko, to jest cudowne. Życzcie im wszystkiego dobrego i rozstawiamy krzesła. Życzcie im wszystkiego dobrego. Rzućcie się na nich, czy coś im zróbcie, ja nie wiem.